Cześć, dajcie na kolejne książko dzieje. Dzisiaj przychodzimy do Was z challenge'em. No, taką zabawą bardziej. Będziemy odgadywać po prostu książki po opisach z tyłu. Będziemy najpierw czytać po jednym zdaniu, jeśli ktoś nie odgadnie po jednym, to do drugiego zdania i do trzeciego chyba będziemy czytać, co? A może jeszcze czwarte? I będą cztery punkty. Będziemy punktować? Nie wiem, zobaczymy. Jak Ci będę chciał to liczyć? Co? Zobaczymy, jak nam będzie szło. Jak będzie szło tragicznie, to sobie będziemy czytać do tych czterech zdań, a jak... Dobra, jak do czwartego już nie będziesz wiedział, co to jest, to już... No to już dramat. Koniec. Tak. Czekaj, inaczej ja skończyłam? Czy już wyjaśniłam? No i po prostu mamy odgadnąć książkę po opisie, który będziemy sobie nawzajem czytać. I co ciekawe, wzięliśmy też pięć książek, które przeczytaliśmy już. W sensie Kasper wybrał je mi, a ja jemu. I pięć książek, których nie czytaliśmy. W sensie Jana lubimy czytać, miałam ich dodanych około 300, więc... Równe 300 chyba było. Równe 300, więc u niego to może 100 być parę. Ciężko, no ale zobaczymy, dobra. Na początek coś prostego. Powiedz mi tylko, przeczytana czy nieprzeczytana? Nie będę Ci mówiła. Nie będziesz mówiła? Nie będę Ci mówiła, tak jesteś. Sobie pomyślałam, że nie będę. To nie wiem, czy odgadnę. To będzie ciężkie, okay. Powiem Wam. Myślę, że na łatwe coś Ci dałam. Bez nazw własnych ani imion, tak myślę, więc tak. X to upadły gwiazdor estrady włoskiego pochodzenia. A, proste. Krzysztof Myśliński, wszystkie Twoje słabości. Dobrze, no to, i to dziś proste. Odgadłeś pod jednym. To, czytałem to niedawno, trudno, żebym nie pamiętał. No. W trzewiach ziemi pradawny wróg budzi się z 3000 lat... No tak, 3000-letniego snu. Nie powiesz mi, czy to jest przeczytana, czy nie. Mogę Ci powiedzieć, że Ty to przeczytałaś, a ja tego nie przeczytałem. 3000. Budzi się. Kolejne zdanie. Dom, na, włada, na, od stuleci. Kurczę. Strasznie mało znaczące zdanie. Że włada. Ja to przeczytałam, a Ty nie. To chyba na tym się oprzyj. Kolejne zdanie więcej Ci powiem. No to kolejne. Wciąż niezamężna królowa na musi wydać na świat córkę, by chronić swoje królestwo przed zgubą. Lecz u jej wrót kłębią się skrytobójcy. Co? Nic mi to nie mówi. Królowa córkę, co? No. Nie, to nie jest pocałunek zdrajcy. Zresztą to, co czytałeś. Nie, no tak. Nie wiem, fałszywy pocałunek? Nie. No to nie wiem, co to jest. Jest to Zakon drzewa w pomarańczy. O oh, ja! Yeah. Pierwszy tom. Aha, no tak. Dobra. Samantha Shannon. Chciałem to przeczytać. W sumie to zacząłem to czytać. Ja mogę Ci powiedzieć, że ja zacząłem to czytać, a to przeczytałaś. No, ja przeczytałam. Pierwszy tom, nie? Pierwszą część, tak naprawdę. No, bo to jest całość, tylko podzielona na dwa. Więc to jest to. Aha, gdzie jest? Tutaj jest. No tak, dobra. Ja odgadam, no cóż. Okej, okay, to teraz... X nigdy nie wierzyła w magię. Łatwiej byłoby, jakbyś jednak powiedziała, czy przeczytałem, czy nie. No dobra, to będę jednak. To mówmy nie sobie. Przeczytałeś. A, to nie wiem. To dalej, no. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII-wiecznego Kairu. To już Ci powinno dużo powiedzieć. Jak oszustka i ulica, to najpierw skojarzyło mi się z magikiem i złodziejką. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się skojarzyło. Ale teraz Kair to albo... No właśnie, powiedziałam Ci, czekaj. Właśnie, widzisz, jak mi ułatwiłaś? Zakazane życzenie? Nie, co jeszcze było? Nieprzeczytane. Znaczy nie wiem, czy w sumie następne Ci coś powie, ale mogę Ci przeczytać następne, jeśli nie masz pomysłu. Czekaj, bo mam dwie książki, które... Chociaż nie, no przeczytałem tą książkę, to nie. To jest nieprzeczytana.
czytaj dalej, zakazane życzenie tylko mi przyszło do głowy. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja, odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia, to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Wiecie, ja lubię sobie rzucić do półeczki, chcę przeczytać dziwne książki, ale nie mam pojęcia, co to jest. Osmańska szlachta? To mi nic nie mówi. Czekaj. Nie no, żadna książka mi nawet do głowy nie przychodzi. To przeczytaj czwarte zdanie może. Okej, Tom. No musi ci to coś powiedzieć. Czwarte to już, kiedy X przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika, Gina jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. No już nie. Nie mam zielonego pojęcia, musiałem to chyba dawno dodać. To jest, mój drogi, miasto Mosiądzu. A, to tam tyś to tak zachwalała, tak. No. Przyjdzie. No jak chcesz. Będzie mniej wklejenia okładek. Tak, miasto Mosiądz. Marta tą książkę zachwalała. To jest jakąś kairską pustynią? Kairską pustynią? No tak. Ja to dodałem, to chcę przeczytać? Znaczy wiedziałem, tak, że chcę to przeczytać. Dobrze. Twoja kolej. Co roku na początku listopada na wyspie Nanana odbywa się wyścig skorpiona. Czytałam czy nie czytałam? Nie czytałaś. Jaki wyścig skorpiona? Czekaj, to mi się z jakimiś morskimi klimatami kojarzy. Chociaż nie, skorpione. Ej, nie, to nie wiem. Dalej. To raczej nic z morzem. Dalej. Pomyliłam się. Jeźdźcy na swoich rumakach, pięknych, ale śmiertelnie groźnych, muszą zrobić wszystko, aby dotrzeć do mety. Czy to jest wyścig śmierci? Tak. Tak? Tak. Po prostu rzuciłam, wiesz, jak tą książkę dawno dodawałam, już nawet nie wiedziałam, że chcę ją przeczytać. Było. Chyba już jej nie chcę przeczytać, jeśli mam być szczera. Było, chcę przeczytać. Ale zgadłam. Brałem ci z różnych przedziałów czasowych, znaczy no, kropek. Ale zgadłam. Pięknie. Nie czytałeś. Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu. Nie z tą. Czekaj, kojarzę. Polka to napisała. Tak. Czekaj. Na targach książki byłem na jej spotkaniu. Czekaj. Aneta Jadowska. Dobrze. Ale książka, która? Ona ma tyle książek. No ale jak już to odgadłeś, to ja... Czekaj. Pierwsza książka, która mi przyjdzie od niej na myśl. To nie Ropuszki. Czekaj. Tylko nie wiem, czy to jest dokładny tytuł Cud Miód Malina? Tak, nie, tak? Dobrze. Dobrze. Dodałem to chyba niedawno. Niedawno. Gdzieś to po targach dodałem, jak byłem. No, to mi się skojarzyło. Legenda Nanana i Nanana jest najpiękniejszym, najgłębszym poematem miłości. Ja to czytałam, czy nie? Tak, czytałaś. Co? Ty się możesz zaskoczyć. Chyba, że kolejne zdanie ci dużo powie. No. A stop, nie doczytałem ci do końca zdania. To jeszcze raz. Legenda Nanana i Nanana jest najpiękniejszym, najgłębszym poematem miłości, jaki ludzkość kiedykolwiek stworzyła. Dalej. Zawiera w najpełniejszym, najszlachetniejszym wyrazie to, co stanowi dominującą linię późniejszej literatury francuskiej, co odróżnia ją od wszelkich innych i stanowi tajemnicę jej uroczego na wszystkie inne... Tajemnicę jej uroczego na wszystkie inne oddziaływania. Co? Nie wiem. Czekaj. Dziwnie jest to napisane. Dziwnie jest to napisane? Tak. Czy ty akurat na... Czy to jest jakiś klasyk? Tak. Ty lubisz klasyki. No właśnie, ale to miała być treść, a nie jakieś tam... Czy ty przeczytałeś dobry opis na pewno? Tak. Tak? No. No tak. No tak. O masakra francuska. Dziwnie, że to drugie przeczytałem. To przeczytam ci jeszcze raz. Czekaj, to nie będą te. Jak ten tytuł się nazywa? No nie powiem ci. Niebezpieczne drzwi. Nie.
francuskie? No dobra, no dalej. Wiecznie na nowo przeżywany problem miłości. Wiekuista, triumfalna apoteoza. Czekaj, czytałam to czy nie? Tak. Tak? Tak. Apoteoza, jej samej, wraz z całym bezmiarem jej nędzy, kłamstw jej wzniosłości i upadłości, czci i bez honoru, z całym pijaństwem szczęścia i tragizmem niedoli, to linia, która od nanana i nanana przez sfory nanana i nanana, niezapomniane sylwety nanana i nanana, poprzez nanana i nanana i nanana i nanana, aż do całego teatru. Może to skleimy po prostu zwykłe nanana, żeby... To ja ci teraz cały opis przeczytam chyba. Nie wiem, kiedy to się kończy. Czy ty dalej czytasz trzecie zdanie? Tak. Snuje się nieprzerwanie przez najświętsze kary literatury francuskiej i stanowi jej swoisty nieprzeparty urok. No to będzie tego Francuza. Tak? W sumie no nie wiem, nie znam gościa. Czekaj, zaraz ci powiem. Nie wiem, czy to masz. Wątpię w to. No niebezpieczne związki. Nie. Wszystkie związki są bezpieczne. Stało to czwarte, jaką, ostatnie zdanie. Jaką ja inną? A kto mi coś w ogóle powie? No to czytaj. Można powiedzieć, iż dusza nowo tworzącej się rasy w samym zadarciu młodości napiła się czarodziejskiego trunku z pucharu nanana i nanana i że ów napój miłosny, mocny jak życie i mocniejszy nad śmierć, na wieki już krążący w jej żyłach. Nie wiem, czy ja tak dziwnie ten opis przeczytałem, czy... On jest taki bardzo poetycki. No właśnie, no bo to jest klasyk. Francuski? Matko, tam by może jeszcze... Nie wiem. Myślałam, że odgadniesz. Co to jest? Dzieje Tristana i Izoldy. Nie czytałam! Nie, dobra. Czytałaś, było przeczytane. Kurde, a ja to w szkole czytałam. Nie znoszę tej książki. Nawet nie wiedziałam, że to jest Francuza. Ja też nie. Znaczy... Może sobie sprawdzić, czy to Francuz, czy nie Francuz. Dobra, to w ogóle bym się w życiu nie domyśliła. Myślałem, że domyślisz. Izolda, ale żeś poleciał. Ja tylko bajkę kojarzę. W sumie to ja też. Bajka jest dobrze. No, trudne ci to dałem. Co? Trudne ci to dałem. Mhm, dobra, to ja teraz. X pochodzi ze zubożałej rodziny i nie ma większych szans na znalezienie męża. Przeczytana czy nie przeczytana? Przeczytana. Ale dziewczyna. No tak. Znalezienie męża. No dobra, no tak. Nie wiem. Czekaj, czytaj drugie. To nic mi nie powiedziało. Tyle kobiet w książkach. Dostaje propozycję, która może odmienić jej los. Ja to przeczytałem. Tak. Bohaterka szuka męża. Propozycja, która odmieni jej los. Nie wiem, czytaj dalej. Ma poślubić dziedzica bogatego rodu X. I tyle? No tak, w sensie to są trzy zdania. Ja to przeczytałem. Tak, ty to przeczytałem. Bohaterka chce się wyjść za mąż. No nie, nie jest powiedziane, że chce. A, no dobra, ma wyjść za mąż. No. Czekaj. Lustrzanna, czy to będzie? Nie. A. Co jeszcze wychodzi za mąż? Co jeszcze wychodzi? Czekaj, tak patrzę po twoich książkach. Nie, to nie będzie to. Pocałunek? Nie. Czytaj czwarte. Czekaj, muszę. A ty to masz u siebie? Nie no, potem będziesz wiedział. Jest tylko jeden problem. Narzeczony nie żyje. No, nie wierzę. Wiem. Tak, czekaj. Wyszukam jej. Aha. Mów tytuł z pamięci. Nie powiem tytułu z pamięci, bo to jest nie polski tytuł, tak?
No, możesz go przetłumaczyć na polski. Kurczę, nawet jej tu nie widzę. Wiem, o którą książkę ci chodzi. Narzeczona ducha. Tak, dobrze, tego sprawę. No. Faktycznie, ja o tej książce zapomniałem. No widzisz. A oglądałeś? Serial był. Jest. Tak, przecież czytałem, oglądałem i porównywałem. A no fakt, i zapomniałeś. I zapomniałem. Nie widziałam. No to jaki tytuł? Elementarz. Stop, muszę szukać innej książki. Teraz ci nie pokażę. Po prostu gdybyś od razu do tytułu, do opisu przesunął, to bym nie widziała okładki. Na, doprowadzona do ostateczności chorobą matki, postanawia przejąć nieudolne prowadzone przez ojca interesy. Moc srebra. To była ta prostsza książka, którą ci wybrałem. Miała iść na sam początek. Ja też miałam prost. Jasne. No a nie? Okej. Okay. Teraz się tak zastanawiam, to było za proste. Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od północy. Od bramy powroźniczej. Tak. Nie czytałem. Czytałeś. Czytałem? Tak. Jakiej bramy powroźniczej? Następne zdanie będziesz wiedział. Więc jeśli to ci nic nie mówi, to... Czekaj, pomyślę. Myśl. Wy też dawajcie znać, czy... A może przeczytaj jeszcze raz? Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Nie, doczytaj dalej. Nie był stary, ale włosy miał zupełnie białe. Czyli dobrze, myślałem chyba od początku. Czy to będzie Elgan? Nie, czekaj, to nie tytuł. Nie, czekaj. Stop, muszę tytuł sobie przypomnieć. Nie przypomnę sobie tytułu. Jak sobie tytułu nie przypomnisz? Chyba, że to nie ta książka. Chyba ty się tego nie czytała. A wąpierz, Elgan i tak dalej, to dobrze mi się kojarzy, czy nie? Nie, to nie ta książka. To nie myślę nad tytułem. To ci nic nie mówi. Wiedźmin. Z białymi włosami się kojarzy, nie wiem co innego. Czy to jest twoja odpowiedź? No możesz przytaknąć lub nie, lub powiedzieć nie. No ale musiałbyś powiedzieć jakiś konkretny tom. Konkretny tom? No tak. To pierwszy. Czyli? Tak. Tak to jest Wiedźmin, dobrze ci się kojarzy. Który tom? Jak to ostatnie tom? Życzenie, pierwsze opowiadania. To źle bym powiedział, bo ja bym powiedział coś tam z mieczem przeznaczenia. To chyba był drugi dopiero. Ha, ale odgadłem. Uznajmy, że odgadłem. No tak. Gdybym ci przeczytała trzecie, że za plecami miał miecz. A to bym już wiedział. Prześmiewcza, fantastyczna, romantyczna, niezupełnie prawdziwa historia. Na. Czytałam, czy nie? A, tak. Tak? Tak. Nie wiem. Kolejne. Czekaj, bo to jest taki opis, taki nie to... A, no sam wybierałeś. Niekoniecznie samej książki z historii. To będzie taki gratisowy dodatek. 16-letnia Nanana, mająca niebawem wyjść za zupełnie obcego mężczyznę, wplątuje się w konspirację, celem której jest obalenie jej kuzyna. Nanana, króla Nanana. Ja to czytałam? Tak. Nawet, no, podobało ci się. 16-letnia? Nic ci nie pokażesz. Kuzyna? No to uznajmy za pierwsze zdanie, bo tam to było takie po prostu... Prześmiewcze. Ja nie mogę. Żadno mi nie pasuje. Nie wiem, no ja ci to nic nie podpowiem. Dobra, dalej. Przeczytałaś, podobało ci dalej. Się. Ale,
nie zawraca sobie głowy takimi błahostkami, skoro ma niebawem... Czekaj, wiem! Moja Lady Jane! No, udało się, tak. Jak już przeczytałeś to zdanie, ale ona sobie nie zachowała takimi błahostkami. To... Ja nie wiem, czy po takim zdaniu coś odgadł. No, prześmiewcze. No, bo to zdanie było już takie prześmiewcze właśnie. Lubię książki w takim stylu. Ma zostać królową Anglii. No, to już potem bym wiedziała. Ja bardziej myślałam o fantastyce młodzieżowej. Nie wiedziałam, że ona wtedy miała 16 lat. No, to fantastyka młodzieżowa. No, w sumie. No, tak. Okej, nie czytałaś tego. Ich rodzice ocalili ludzkość. Aha, potężne zdanie. Potężne zdanie. Następne też jest takie potężne. Aha, świetnie. Rodzice ocalili ludzkość. I jeszcze nie przeczytana. To nie mam pojęcia. Nawet mi żadna nie przychodzi na myśl. Dalej? No. Oni będą musieli ją poprowadzić. Aha, świetnie. Dziękuję za tak owocne zdanie. No nie moja wina, że ten opis jest taki. Czekaj. Rodzice. Ocalili ludzkość. No. Oni będą musieli ją poprowadzić. A ludzkość poprowadzić? No tak. Nie mam pojęcia, czytaj dalej. Od zejścia Wybawiciela do otchłani minęło 15 lat. Pierwsze słyszę ten opis. Czwarte zdanie. Czytaj czwarte zdanie. Nowy świat stał się miejscem względnie bezpiecznym, a ludzie prawie zapomnieli, czym jest prawdziwy strach przed nocą. Ja takie coś dodałem, że chcę przeczytać? Tak. To było już czwarte zdanie? Tak. A, świetnie. Nie mam zielonego pojęcia. Trochę mi się z Wybrańcami skojarzyło, ale to na stówę nie to. Co jeszcze innego? A to fantastyka taka z dziećmi w roli głównej? Nie wiem. Nie. Znaczy fantastyka. Poddaję się. Pustynny książę. A, okej. Tak. Nie kojarzę dodała książki. Się raczej niedawno. A. I raczej ja ją często na Instagramie widzę. Jak ta okładka wygląda? No to mam tylko część. A, wiem, która okładka. Wiesz, no, którą. Dobra. Tak, okładkę już kojarzę. Ale tylko kojarzę okładkę. Nawet nie wiem, czy przeczytałem opis. A. Czy po prostu nie dodałem? Wiesz, ja czasem jak mnie jakaś książka zainteresuje, na przykład o niej słyszę, też nie przeczytam opisu, a ją dodam. No właśnie. Pewnie tak się stało z tą książką. Na szuka odważnych dziewcząt, które chcą zostać księżniczkami. Ja to czytałam, czy nie? Nie. Nie. Nie? Nie. Nie. Dalej. Nawet się nie łudzę, żebym nie wiedziała. A, i jeszcze szuka ta nieśmiałych chłopców, którzy chcą zostać rycerzami. To jest kolejne zdanie? Nie, to jest to samo zdanie. Aha. Tak dziwnie to jest rozdzielone, że myślałem, że to osobne zdanie. Okej. Okay. Dalej. Później jest zdanie, przybywajcie. Dalej. W królestwie zjawia się bezimienna dziewczyna z lasu. Ciekawie brzmi. Już mi się podoba, ale nie wiem co to. Dalej. Pogubiło mi się tu. Czekaj, już odnajduję. Kim jest? To pomijmy te dziwne zdania takie. I czy naprawdę niczego nie pamięta? A. Wstępuje do na, gdzie kadeci i kadentki szkolą się do walki ze smokami i wiedźmami. O, ja nie mogę. To może być... Nie wiem. To może być wszystko. To może być wszystko, dokładnie. Wszystko, co dodałam. Na pewno któreś z tych 300 książek, które mam tam dodane. Tak, to jest pewne. To było dopiero drugie zdanie. To brzmi jak jakaś fantastyka młodzieżowa. No, bo to będzie fantastyka młodzieżowa. No ale... Nie wiem. Ja też nie wiem. No to dziwne. A więc dalej. Z nowym imieniem, od samego początku musi znosić surowy reżim treningów pod okiem sierżanta... To chyba jest imię, więc na. Sierżant. I tyle. Nie wiem. Zyskuje tu przyjaciół, ale też wrogów. Dobra, mi co to nie. Tu jeszcze jedno ci przeczytam. Na drodze do poznania losów swojej rodziny, odkrywa moc ludzkiego współczucia. To brzmi jak przekleństwo Sony. Ale i ma mroczne tajniki magii. Nie wiem. Gdy wiedźmy zaczną
zagrażać jej nowemu światu, Nanana pozna prawdę o wojnie między księżniczkami a wiedźmami, która to jest ma o wiele bardziej osobisty Akademia dobra i zła. Ale początek dobry. Co? Jak to początek dobry? Tego tytułu. Tak. Akademia Penny Royal. O, tak. Wiesz, jak ja tą książkę dawno dodałam, że jej pewnie nawet nie chcę przeczytać. Nie wiem, ale wydawała mi się ciekawa, więc ją wziąłem. Nie zaliczamy tego oczywiście. Ej, no dobra. Tytuł ciekawie się zaczyna. Wszystko jej przeczytałem. Prawie cały opis. Dobra tam. Ale odgadłam. Podpowiedziałem, że akademia. Czworo dzieci mieszkających w dużej odległości od... Stój, już wiem. Brandon Mull, ale czekaj. Muszę to przypomnieć tytuł. Ale już wiem. Za prostym udałam po prostu. Czekaj, ale nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Oni tam idą na taki ten... Dobra, tam chcemy tytuł, a nie oni idą tam. Niebieska okładka ze zwierzętami. Czyli? Kurczę. Polski albo angielski tytuł możesz powiedzieć. No, te. Zwierzęduchy. Dobrze. Tak, skojarzyło mi się z filmem, gdzie Marta mówiła, przecież ich nie lubi. Znaczy nie powiedziała, że nie lubi, że nie dla niej. Była dla mnie przeciętna, tak. A gdyby okazało się, że jesteś prawdziwą księżniczką? Pomijmy to zdanie. Już Tokyo wiesz? Ever After. Nie. O tak. No, widzisz? A myślałem, że nie będzie wiedziała. A chciałam tą... Niedawno ją dodawałam. Więc... Tak, niedawno. Tak, to może być ciekawe. Trochę podobne do pamiętnika księżniczki. Nie spodobało mi się. Znaczy... Nie dla mnie chyba ta książka. Jedzie do Japonii. Tak, wiem. A ona nie jest Japonką czasami? Nie wiem, może pół, pewnie pół. Skoro została księżniczką. Azjatką chyba tam była napisana. O ta, zaskoczyła mnie teraz. Myślałem, że nie będzie wiedziała. Okej. Okay. X ucieka. Uciekła. No. X uciekła przed 2 laty z sabatu, wyrzekając się magii i swoich mocy. Przeczytane czy nie przeczytane? Przeczytane. Więc powinieneś wiedzieć. Nie, to nie znaczy, że powinienem wiedzieć. Nie, no powinna wiedzieć. Nie wiem, czekaj. Sabat, czy jakieś czarownice, wyrzekła się swojej mocy. Kolejne? To nie zmieniło. Plan był prosty. Schronić się w X i żyć z tego, co będzie w stanie ukraść dzięki swojej przebiegłości i sprytowi. Ja to przeczytałem. Tak. Nic mi to nie mówi. Czekaj. Nie no, czytaj trzecie zdanie. Ale tu, w mieście ogarniętym strachem przed magią, wiedźmy są ścigane. No jaką taką książkę czytałeś? A niedawno czytałem? W takim stylu. Wiedźmy. Wszystkie książki, w których są wiedźmy? Nie wiem. A masz tą książkę? Nie powiem. Powiedz. Mam. O. Ty i tak dużo mi nie pomogło. Czekaj, wiem! No. Gołomiwosz. Dobrze. Tak, faktycznie. Tam były wiedźmi ścigane. Co tam nie było ścigane? Dobrze, Marto. Przestań się drapać, zaczynaj. Porywająca powieść przygodowa o młodej złodziejce, która wchodzi w konfrontację z przywódcami paryskiego półświatka w realiach alternatywnej wizji Europy. Ja to chcę przeczytać? Nie czytałam tego. Tak, chcesz to przeczytać. Czy to jest Wiecznomrok? Nie. To nie wiem. To się zastanów. Nie kojarzę w ogóle czegoś takiego. Dalej. Ale te zdania są tu długie. No, w brutalnej miejskiej dżungli Paryża z 1828 roku rewolucja francuska nie powiodła się, a miasto zostało podzielone pomiędzy bezlitosną rodzinę królewską i 9 podziemnych przestępczych gildii, zwanych jako Nanana. Nanana jest utalentowaną, obdarzoną
A to już czwarty zdanie. Znaczy trzecie, no nie. Ej, to brzmi bardzo ciekawie. Zwłaszcza ze względu na tą datę i Francję. Marta lubi jakieś takie dziwne, stare czasy. Ale nie kojarzę tego w ogóle. No mi się ta książka spodobała, dlatego ją wziąłem. Nie mam pojęcia. Dalej. Nina. No. To imię i tak nic nie mówi, spoko. Jakaś tam Nina. Jest utalentowana, obdarzona kocią zwinnością, włamywaczka... Włamywaczką. Obdarzona kocią zwinnością, włamywaczką i członkinią gildii złodziei. A. Jak można być obdarzoną włamywaczką? A, no można, dobra, nieważne. Tak. Nie wiem. W ogóle nie kojarzę, nie mogę sobie już przypomnieć żadnego takiego tytułu. Życie Niny sprowadza się do rabunków w środku nocy, unikania pięści ojca i czuwania nad naiwną, adoptowaną siostrą Etty. Nie wiem, ale to brzmi bardzo ciekawe. No, tak całkiem też. Więc co to jest? Jest to dziedziniec cudów. Pokaż. Czemu wziąłeś taką... Jaką? No nie wiem, jakaś taka niepopularna książka. Wiesz, jak mi się jakieś tytuły nie utrwalają, to... Ja też nie utrwalają. Dzisiaj wam tu wyświetli. Ciekawa książka. Mi się spodobała, bo była ciekawa. No. Rzeczywiście. A, dobra. Twój telefon. To będzie ciekawe, bo tego nie czytałaś. Okej, okay, no. Odkąd napadł na Srebrne Królestwo, pogrążając je w ciemności i chaosie, upłynęły tysiące lat. Nie mam zielonego pojęcia. Dalej? To jest pewnie książka z serii wrzuciłem, bo uwidziałem ładną okładkę. Możliwe. No. Dalej? Czy tak, tak, czytaj dalej. Wtedy garstka nieustraszonych wiedźm zdołała przegnać zło. Też bym potem nie wiedziała, co to. Nie mam zielonego pojęcia. Znowu jakieś wiedźmy. Dalej. Teraz jednak X, przebudzony przez diaboliczną panią X, znów daje o sobie znać. Nawet żadna książka na myśl nie przychodzi. No to tak jakimś tamtym. Nawet już zapomniałam tytułu. Nie... Nie coś tam miasto. Czytaj dalej czwarte zdanie. Powstrzymać go może jedynie starożytny czar ukryty głęboko w podziemiach królewskiego gniazda. Nie mam pojęcia, nie słyszałem nigdy tego opisu. To jest Wiecznomrok. Nawet okładki chyba nie kojarzę. Czekaj, takim... to z takim ptakiem? Tak, tak. No to jednak kojarzę. Na targach to zobaczyłem i dlatego sobie zdałem. Ale to właśnie, pewnie nawet nie przeczytałem wtedy tytułu. Jeśli wytrwaliście, to dziękujemy. Dajcie znać, czy wy odgadliście tytuły książek po opisach. Fajna zabawa, można by to jeszcze raz kiedyś nagrać. Fajna zabawa. Jeśli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, a my się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia.